w sobotę 12 września 2015 roku w przepięknej scenerii zabytkowego parku Willi Orłowo odbył się festyn rodzinny pod nazwą Pożegnanie Lata w gminie Inowrocław. A trzeba przyznać, że lato pożegnaliśmy w pięknym stylu i co najważniejsze w znakomitych humorach. Zgromadzonych gości powitali wójt gminy Inowrocław Tadeusz Kacprzak i Marek Grzona, gospodarz willi Orłowo. Życzyli wspaniałej zabawy oraz pięknych i niezapomnianych wrażeń. Podczas festynu historycznego bawiono się po plebejsku, w ruch poszły miecze i toporki. Zakuwano w dyby, ścinano głowy i walczono na łuki, ależ było zabawnie i wesoło. Dla miłośników historii zorganizowano konferencję popularno-naukową. O zakonie krzyżackim interesująco i z pasją opowiadał Marcin Łęcki. Ciekawą historię willi w Orłowie zaprezentował Marek Grzona, gospodarz obiektu. Smaczne potrawy kuchni regionalnej serwowane przez gminne gospodynie cieszyły się sporym zainteresowaniem. Był tradycyjny żur, rozmaite pierogi, fantastyczne wypieki i przeróżne słodkości dla najmłodszych. Punktem kulminacyjnym festynu było przejęcie Orłowa przez Krzyżaków. Jak przed 800 latami Krzyżacy przybyli do Orłowa. Tym razem przekazanie odbyło się w spokojnej i można powiedzieć sympatycznej atmosferze, bo to było na szczęście tylko przypomnienie ciekawej historii sięgającej czasów średniowiecza. Nadanie Orłowa Krzyżakom przez Konrada Mazowieckiego rozegrano w pięknej scenerii XIX-wiecznego parku. W rolę gospodarzy Orłowa wcielili się wójt gminy Inowrocław Tadeusz Kacprzak i Marek Grzona, gospodarz willi. Krzyżaków przyjęto pokojowo. Thank you.
Po inscenizacji odbył się widowiskowy pokaz walk rycerskich, który zgromadził sporą widownię. Nawet nieco starsi goście festynu dali namówić się na udział w średniowiecznych igrycach. I gdyby nie interwencja niewiasty, głowa niechybnie zostałaby ścięta toporem. Ogromną popularnością wśród młodszej grupy uczestników festynu cieszyły się przejażdżki konne, a także kolorowy plac zabaw. Prawdziwą przyjemnością zapowiem teraz naszych gości specjalnych. Piękna muzyka, niesamowite aranżacje i zaczarowane, bardzo zaczarowane skrzypce. Wszystkie te osoby, które jeszcze gdzieś wędrują, które jeszcze chcą powalczyć z krzyżakami, to niech kończą tę walkę i niech przybędą tutaj do nas przed ten taras, bo będzie znakomicie. Queens of Violin specjalnie dla Państwa. Przywitajcie ich gorąco. Cieszę się, że Państwu się podobało, bo to był naprawdę niesamowity koncert. Ja wiem, że one jeszcze... Chciałam z tobą trwać, bo razem spełniliśmy sny. W powietrzu zapach wspomnień czuć, do przodu idę, nie patrząc w tył. Nie powiem jak masz kochać mnie, lecz chcę to czuć, być pewna, że wiesz, czego potrzebuję dziś. Chcę, żebyś zaskakiwał mnie. I przenosimy się teraz do krajów Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, gdzie powstała piosenka trójki bardzo zdolnych wokalistek Jessie J, Ariana Grande i Nicki Minaj, utwór Bang Bang. Save the power when I say.
na tym, bo jakby pracuję w tej branży i no muszę powiedzieć, że żeby zaśpiewać tak fantastyczne numery, tak trudne i zrobić to tak dobrze, to trzeba tak znakomicie śpiewać jak oni. Wielkie brawa! Świetne trio, naprawdę fantastycznie, bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że dzisiaj byli gośćmi tego naszego spotkania. No to było na finał naszego spotkania. Ja chciałem Państwu bardzo podziękować. To było pożegnanie lata w gminie Inowrocław. Pożegnanie, no, piękne, rycersko, krzyżacko. Takie trochę też cateringowe, miłe, ale przede wszystkim muzyczne na koniec. Zakończyliśmy koncertem z bardzo wysokiej półki, także jeszcze raz wszystkim dziękuję. Dziękuję w imieniu organizatorów, czyli gminy Inowrocław. Dziękuję w imieniu gospodarzy tego pięknego miejsca, pana Marka. To minęło głowę. No, ja na pewno zapamiętam na długo to miejsce. Mam nadzieję, że państwo też, bo warto, bo to jest pięknie. I cieszcie się, że macie tutaj na swoim terenie tak fantastyczne miejsce jak to. No to mam nadzieję, że jesień przywitamy w bardzo dobrym nastroju.